Siema, witam Was jak zwykle Wasz ulubiony Żeben Benerwotnem. Dziś zapraszam Was na tradycyjne, coroczne grzybobranie. Choć grzybów z tego co wiem w lasach jak na lekarstwo, mam nadzieję, że coś dzisiaj zbierzemy. Także zapraszam ze mną na przechadzkę do lasu. Ju! Także jak widzicie, jestem już w furaczu. Obraz za oknem się przesuwa, znaczy, że jedziemy. I mam nadzieję, niedługo dojedziemy do lasu, wejdziemy do środka i zbierzemy jakieś pełne kosze bądź siatki grzybów. Oby. Jestem już w lesie, więc można zacząć grzybobranie. A pójdziemy tam. Proszę Państwa, pierwszy dzisiejszy październikowy podgrzybek. Ta-da! I nieopodal, jak to zwykle bywa, podgrzybek numer 2. Proszę zwrócić uwagę na tego, jaki piękny okaz. I kilka następnych. Widać, że dopiero co wyrosły. I ciach, i ciach. Jesienny las, jak widzicie, jest dosyć relaksacyjnie, spokojnie. Tym bardziej, że jest środek tygodnia. Wszyscy są w pracy, a ja, proszę Państwa, na grzybkach. O, i tutaj w zagłębieniu rośnie kolejny. No fajne te podgrzybki, bo takie widać młodziutkie dopiero co wyrosły. Trochę wyszło słońce, więc naprawdę spacerio jest bardzo miły i sympatyczny. Temperatura około tam 16 stopni, czyli na grzybobranie, jak widzicie, pogoda w sam raz. I kolejne dwa grzybki na mojej drodze. Jeden niejadalny, drugi jadalny. Proszę zwrócić uwagę, jaki tutaj sympatyczny widoczek. Idę tam, gdzie idę. Nie idę, gdzie nie idę. Idę tam, gdzie lubię. Nie idę, gdzie nie lubię. Idę tam, gdzie idę. Nie idę, gdzie nie. Idę, lubię, lubię, idę. Ole! I kolejny, jakże zacny widoczek. O, proszę tylko popatrzeć. Świeżusieńkie, młodziusieńkie podgrzybki. Jak śpiewali starsi panowie, na grzyby. Ta na 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 na. Na grzyby. Ta na 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 na. A może by tak na lwyby? Jak widzicie, przez godzinkę parę grzybków się znalazło. Widzę, że się pojawiły, ponieważ w tym roku było z grzybkami w okolicach Warszawy bardzo kiepsko. Ale widzę, że się pojawiły, bo trochę ostatnio popadało. Także zapraszam wszystkich do lasu. Ja na pewno jeszcze uderzę na szaber grzybowy. Powiem Wam, że myślałem, że żadnych grzybów dzisiaj nie zbiorę. Jednak te 30 podgrzybków, takich młodziutkich, zrobiło mi wielką radość. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego Żeben. Juhu!